Kilka dni temu spotkałam się z grupą 15-latków. Była tam dziewczyna hetero, chłopak hetero i chłopak, który był gejem. I rozmawialiśmy na temat tolerancji, na temat różnic, równości. Ale chciałam pocieszyć tego chłopaka, który jest gejem, że tak naprawdę homoseksualni ludzie poprzez opresję heteroseksualnych ludzi dochodzą do wielu rzeczy. Bo lepiej się uczą, bo chcą mieć dobrą pracę, bo wiedzą, że im nie będzie łatwiej, że muszą się o siebie zatroszczyć, że mogą na przykład jakieś przeszkody. Przeszkody z racji swojej orientacji, więc starają się podwójnie. A później dzięki temu, że starają się podwójnie, zajebiście żyją. I zadałem im takie pytanie, czy kiedy widzą bezdomnego mężczyznę, który grzebie w śmietniku, to myślą o nim, że jest gejem, czy jest hetero? Odpowiedzieli, hetero. No właśnie, czy geje grzebią w śmietniku, czy to podszedł kiedyś do was jakiś brudny żół i powiedział, przepraszam, a może